dojechaliśmy do rzeki, znaczy do drogi, która jest zarazem rzeką, i kierowca poszedł sprawdzać, czy jesteśmy w stanie przejechać. No to jednak kierowca zdecydował się przejechać. Zaraz może utopię telefon. Okej. Wjeżdżamy. No i przejechaliśmy sobie rzeką. Przyjęło się twierdzić, że Butan to jest taki bardzo ekologiczny kraj, który ma ujemny bilans CO2. No i jest to zapewne prawda, ale od czego jest zielona granica, jak nie od tego, żeby takie rzeczy zweryfikować? Najlepiej pośrodku niczego. No i teraz wam coś pokażę. Tutaj Butan dymi. Naprawdę dymi. No i wygląda to mniej więcej tak. Kominy Butanu. Tam bardziej się zbliżać nie będę, bo jeszcze mnie zwiną, a to jest kosztowne. Mam nadzieję, że mnie słychać, bo tuk-tuk jedzie bardzo głośno. Ale taka ciekawostka, jadę autostradą, którą Indie wybudowały do granicy z Butanem, tylko nic nią nie jeździ, no bo to nie ma sensu, jeżeli granica z Butanem jest zamknięta. A tak to wygląda. Żeby było śmieszniej, autostrada nie jest jeszcze ukończona i pewnie zostanie ukończona na świętego dygdy, bo to nie ma zupełnie sensu. Można się momentami zdziwić, jadąc sobie spokojnie. No i jestem koło plantacji herbaty. Jednej z wielu, to jest herbaciana kraina. Tutaj mieszkają buddyści. Tutaj jedziemy. O, przez kanał i w góry. Wspinam się tuk-tukiem w górę. I znalazłem tutaj świątynię buddyjską. Jest bardzo ładny widok z niej.